Witam serdecznie, moi kochani. Dzisiaj na fakcie chciałem wam pokazać, jaką my, jako istoty zamieszkujące tą planetę, ludzie, mamy moc. Zobaczcie, już tutaj wszędzie, już to, co mówiłem wcześniej, różne scenariusze są rozsiewane. Będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak, ale głównie rozsiewane są te negatywne scenariusze, których my nie chcemy, więc nie wierzymy w te scenariusze. I teraz patrzcie, kino Helios. Kino Helios, moi drodzy, sobie wymyśliło, że tam będzie można wchodzić. Polecieli oczywiście na kwit, chcieli upchać pełną salę i tłumaczyli się, że będzie segregacja w związku z tym, że jedni substancje przyjęli, a drudzy nie. No kochani, no zobaczcie, co oni chcieli robić. No i zobaczcie, na szczęście ludzie, wpłynęło mnóstwo skarg, wpłynęło mnóstwo niezadowolenia z takiego postępowania, no i to nie jest fair, tak, wobec wszystkich. Wszyscy powinni być równi. Chcesz coś przyjąć, okej, ale nie dyskryminuje cię to, nie powinno cię to dyskryminować do żadnego innego, wiecie, aspektu życia, tak? Tak samo w drugą stronę, nie chcesz, okej, ale też nie powinno cię to dyskryminować, tak? To jest wyjściowe. Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się rozbić na grupki i nie dajmy się zaszczuć jedni na drugich, bo o to im chodzi. Idziemy dalej, moi drodzy, zobaczcie, no i to śmieszne kino, 2 albo 3 dni temu napisało oświadczenie, że oni chcieli dobrze, żeby więcej ludzi weszło do kina, bo było zamknięte. Przypominam, że to jest korporacja, tak samo jest to korporacyjne kino, nie jest to kino jakieś, wiecie, nasze lokalne i tak dalej, jest to korporacja, firma, więc wiadomo, jak to działa. I oni w oświadczeniu robią z siebie ofiary, zobaczcie, robią z siebie ofiary, że oj, bo ludzie zaczęli na nich naskakiwać i brzydko pisać i tak dalej, i się z tego wycofali. Nie ma segregacji, mogą wchodzić wszyscy do kina i tak dalej, ale zobaczcie, weszli w rolę ofiary i mówią: oj, my biedni, chcieliśmy dobrze, żeby więcej osób obejrzało, a tu tak na nas naskoczyliście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak samo będzie w każdym jednym aspekcie życia. Ludzie nie pozwolą na coś takiego, żeby z powrotem siedział ten cały cyrk z segregacją ludzi. Wiemy doskonale, do czego to dąży. Teraz kolejna sprawa. Jadę tutaj, mówię, ja mieszkam w Wieluniu, w województwo łódzkie. Dzisiaj jadę sobie po dziewczynki do przedszkola tutaj do Wydrzyna i, moi drodzy, jest wbita żółto-czerwona tablica. Uwaga, coś tam, pomór świń afrykańskich, nie? Że coś tam się dzieje. Nie mówię o tym w telewizji, nie ma w tym żadnej wzmianki, nawet w lokalnych mediach i tak dalej, powbijane są tabliczki. I teraz zobaczcie, to co się dzieje teraz, no to zobaczcie, to jest biznes. Każdy jest namawiany, przyjmij substancje, później będzie płatne, później będzie takie. Więc to jest biznes. W rzeczywistości, jak coś się dzieje, jakaś katastrofa na skalę międzynarodową, to takich sytuacji było mnóstwo, przypomnę, Czarnobyl. Oni tam do końca mówili, że to u nich nie wybuchło, do końca chcieli to ratować i do końca nie przyznali się, że coś się stało u nich. Tak samo, jeżeli jakakolwiek duża klęska, tragedia gdzieś spotykała jakąś, nie wiem, firmę, państwo, miasto, jakaś się działa faktycznie rzecz tragiczna, to nie trąbili o tym wszędzie w mediach, tylko zamiatane jest pod dywan, żeby nie siać paniki, żeby ludzie się nie powykańczali. A tutaj w tej naszej historii mamy zupełnie inną narrację, zupełnie inaczej wszystko to się dzieje. Kolejna dobra rzecz, jaka, moi drodzy, wyszła na jaw, tylko to jest do zweryfikowania. To jest do zweryfikowania, bo ja dotarłem po źródłach do bloga pana, który mieszka w Lizbonie, Portugalczyk, że tam z tych iluś tam tysięcy, chyba z 15 tysięcy zgonów, które były, tam komisja lekarska jakaś też powstała, 15 tysięcy zgonów, które było na wiadomo na co, wyszło, że na tą właśnie rozbudowaną grypę padło 157 osób, tak? Jest artykuł do rzeczy, wrzucę link do tego artykułu i ten artykuł, do rzeczy bodajże na 95%, i ten artykuł bazuje na źródle, jakie jest blog pana, który po prostu prowadzi stronę jakąś zdrowotną po portugalsku i tak dalej, i tam jest odniesienie do tego, tak? Ale to jest do zweryfikowania. Kolejna rzecz, zobaczcie, spotkałem tak samo Mike'a Tysona w koszulce, zdjęcie, szukałem tego też, znalazłem 2 takie zdjęcia bez żadnych opisów, Mike Tyson w koszulce, że raczej trzeba wierzyć w Boga, a nie w preparaty, które przychodzą do nas z zewnątrz, tak? I tak samo, słuchajcie, każde lekarstwo, wszystko jest w naturze, jest w ziemi, jest za free, mówię, Amazonia i tak dalej, ile tam pojechało różnych lekarzy, różnych osób, które odkrywały, załóżmy, tą nie tylko, że kulturę, ale i że wszystkie właściwości, nie wiem, roślin, nasion i tak dalej, i przekrój na wszystkie choroby, słuchajcie, na wszystkie choroby można znaleźć lekarstwo w ziemi, bo wszystko jest połączone. Jeżeli z jednej strony, nie wiem, wyrasta korzeń, to z drugiej strony wyrasta kwiat. Jeżeli z jednej strony, nie wiem, pada deszcz, z drugiej strony świeci słońce, tak?
z tym korzeniem może nie najlepsze porównanie, ale tak samo, jeżeli jedna część choruje, to na drugiej części planety, załóżmy, jest na to lekarstwo, tak? I koncerny, doskonale wiecie, że koncerny robią tak, żeby nikogo nie wyleczyć, tylko podtrzymywać na, wiecie, na zdrowiu, żeby ktoś delikatnie żył, nie był do końca ani wyleczony, ani do końca, ani nie padł, tak? No bo z takiej osoby jest, moi drodzy, co jest, pieniążki są. No i zobaczcie teraz, każdy z nas może obiektywnie spojrzeć. Zobacz, tak jak wspominałem ostatnio, przy ostatnim filmiku, Anglia sobie tam wygrała z Niemcami, przeszła dalej tam właśnie w igrzyskach Euro, tak? Musieli dopuścić do igrzysk, ponieważ to jest niewyobrażalny kwit dla nich. I teraz ci wszyscy ludzie też wychodzą na ulicę. W Anglii było tyle ludzi, multum, full. Na tym marszu też było 2 miliony ludzi, nie pół miliona, 2 miliony ludzi było. I co miesiąc będą te marsze robili. I nikt się nie tłucze, rozmawiamy, tak? I ktoś powie, o, albo widziałem, wiecie, popatrzyłem też troszeczkę ludzi, którzy oczywiście mają prawo wierzyć, że substancja ich uzdrowi i wszystko wróci do normalności, no to tam oni sobie wrzucają wykresy, że po lewej stronie jest wykres, że jakie osoby w jakim wieku zostały zaszczepione, a tu pasują procenty, że mniej teraz chorują, nie? Tylko no ja mówię, no ja bym się odnosił do, mówię, do pierwsze co, ja bym się zapytał jakiegoś znajomego wirusologa, hej, co ty o tym myślisz? Hej, co ty myślisz o tym? Druga rzecz, no szukałbym niezależnych opinii i budowałbym na tym swoje zdanie, tak? Mam już swoje zdanie, ale mówię, jakbym był gdzieś tam pomiędzy, to szukałbym różnych opinii i patrzył, co ze mną rezonuje, co ze mną nie rezonuje, który gościu ma autorytet, który gdzieś tam, nie wiem, kto stoi za tym gościem, kto go sponsoruje, czy to jest gościu faktycznie, który jest lekarzem z powołania, czy jest lekarzem złotówą, tak? No wiemy wszyscy, jak to wygląda, że od pewnego czasu, mówię, edukacja zdrowotna, tylko system, jakby to powiedzieć, który powinien leczyć ludzi, no nie wiem, siedzi pani otyła i tak dalej, to jak ona może być przykładem zdrowia i tak dalej? Albo kobieta daje to, co mówię, gdzieś tam przyjdzie pan przedstawiciel handlowy i powie, słuchaj, w tym miesiącu sprzedajemy te tabletki, one są dobre na wszystko. No i przychodzi dziecko, o, no to dawaj, tabletki takie, one są dobre na wszystko, tak? Więc zobaczcie, dokąd to zmierza. Odporność budujemy naturalnie, naturalna odporność, jemy sezonowo, odżywiamy się sezonowo tym, co natura nam daje, tak? Różne rzeczy są, nie wiem, sproszkowany korzeń maki, mówię, algi różne, spirulina, chlorella, tak? Różne rzeczy są do zdobycia i na tym możemy sobie budować odporność cały czas, na różnych, jeszcze wielu innych produktach, mówię, sezonowych, o których teraz nawet nie mówię, tak? Każdy ma tam swoje jakieś, wiecie, produkty, które spożywa i wie, o dobra, pojem pyłku pszczelego, to będę miał tak, zrobię to, będę miał tak, tak? Więc każdy dobiera produkty, to co się mi odżywia. Tutaj mamy swoje ciało, tak? Jeżeli ciało, mówię, jakby, że miałbyś dobre auto, jakieś, nie wiem, niech będzie jakieś Ferrari albo coś, no to nie lałbyś benzyny od pana Czesia z garażu z boku, który ma warsztat i czasem spuszcza benzynę do karnistra, jak tam ktoś nie widzi. No i nie bierzesz później tego miksu benzyn, tylko tankujesz jakąś, wiesz, wachę, która jest sprawdzona, żeby to auto się nie zajechało, dbasz. Tak samo nasze ciało, no, jeżeli ludzie, nie wiem, śmieciowo się odzwijają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, później poogląda chwilę telewizji i powie, o, no, źle mi się oddycha, o, mam tą chorobę, mam, no faktycznie, tak jest, tak? Ale nie zwracają uwagi na to, że przez 10 lat, nie wiem, niech będzie, jedli w McDonaldzie, odżywiali się śmieciowym jedzeniem, zero ruchu, zero tego, nie? I później, jak przychodzi coś do czegoś, no to napędzają się, tak? O, tu będzie tak, w telewizji pan Janusz mówi, że będzie tak. Druga babka na ławce mówi, o kurde, no ja też mam tak samo, nie? I napędzamy pandemię strachu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Bo do lekarzy nie można iść, ponieważ lekarze się bali w tamtym czasie przyjmować. Więc zobaczcie, na przykładzie jeszcze raz wrócę do tego Heliosa. Chcieli wprowadzić segregację i nie udało im się to, bo ludzie po prostu ich zajechali. Ludzie, my mamy energię, my mamy moc. My mamy energię, my mamy moc. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi, które na tą płaszczyznę przyszły, aby zmienić coś, co po prostu nie spełnia swoich założeń już w podstawie. Czyli wszystkie różne dziwne instytucje, mówię, od państw, poprzez rządy, poprzez religię i tak dalej, powstały po to, żeby nas kontrolować i rozbijać na małe grupki. No bo jak ten jest za tym, a ten jest za tym, no to łatwo można ich skłócić, tak? Nie trzeba ich w ogóle przekonywać, żeby po prostu coś się działo, tylko tak jak był ten jakiś obrazek, że wystarczy przekonać tych z pochodniami, że ci z widłami chcą im zabrać pochodnie, a tych z widłami, że tamci chcą im zabrać widły, tak? No i ci ludzie już na siebie ruszają, a tamci siedzą, cygarko, dziękuję, Johnny Walker się leje, no i zadowoleni, tak? Więc moi drodzy, jedność, wszystko jest w nas, tak? Zanim coś zrobisz, zastanów się, jak się będzie czuła druga osoba. Zastanów się, jakbyś zrobił, powiedział,
coś tej drugiej osobie, jak ty byś się poczuł. Spróbuj stanąć w butach drugiej osoby i zastanów się, czy to jest miłe, czy to jest korzystne, mówię, w jakiejkolwiek decyzji. To są takie małe decyzje, na których my się budujemy, tak? Z tłumem idą wszyscy, którzy się gdzieś tam, jest wygodniej z tłumem, no bo odpowiedzialność też nie spada na nikogo, tak? Tylko ciągle odpowiedzialność będzie na tłumie, albo tak powiedział ktoś, albo tak powiedział ktoś, albo tamci tak powiedzieli, ale później, jeżeli przyjdzie rozliczenie, to my na czyichś doświadczeniach nie jesteśmy w stanie urosnąć i zmienić swoje perspektywy, tak? Nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, bo nie przeżyliśmy tego, więc jeżeli uda nam się doświadczyć, przeżyć i iść dalej, no to wtedy jesteśmy bogatsi o to doświadczenie i możemy się nim z kimś podzielić, możemy powiedzieć, hej, ja w takiej sytuacji zrobiłem tak i tak, zastanów się, co ty byś zrobiła, tak? A nie, że zrób tak samo. Każdy jest na innym poziomie, każdy jest na, nie wiem, na w innym miejscu swojej drogi i możemy pomagać, możemy wskazywać jakieś tam punkty zaczepne, ale jak weźmiesz kogoś za rękę i o, przeprowadzisz, no to w razie czego, jak gdzieś tam ta osoba spadła albo za, nie wiem, za pół roku będzie trzeba drugi raz tą drogę przejść, to nie przejdzie, to nie jest pomoc, to jest też takie, no, dawajmy lepiej drogowskazy, wskazówki, tak? I tak jak mówię, każdy dobiera to, co z nim rezonuje, każdy dobiera osoby, otoczenie, miejsca, sytuacje, rób to, żebyś rosnął, żebyś wzrastała, żebyś doświadczał, żebyś czuła się dobrze, żebyś nie wpędzała się w jakieś lękowe stany, że o, co to będzie znowu, no bo tak to do pewnego momentu jest spoko i znowu coś się dzieje, jakaś mała wyrwa w całym tym, załóżmy, schemacie domku, który sobie zbudowaliśmy i nagle już jest atak paniki, tak? Nie, spokój, baza, jeżeli gdzieś się coś wieje, masz, zrobiłeś dziurę w tym domku, wróć, zobacz, sprawdź. O, dobra, przeoczyłem to, teraz mogę to naprawić, skupić się na tym i przy następnym kółku już będziesz widział te swoje negatywne struktury, które ci nie służą, negatywne struktury z osoby, nawyki i będziesz mogła z tego wychodzić dalej, tak? Więc zobaczcie, w nas jest moc, to od nas zależy, jakie scenariusze zasilamy, czy zasilamy te negatywne scenariusze, którymi oni się jeszcze żywią, bo tu już jest wszystko posprzątane, zostały marionetki, które po prostu myślą, że coś sobie mogą zarządzać. To są tacy sami ludzie, mówię, to są tacy sami ludzie i to nie chodzi, mówię, o PiS, PO, o politykę na całym świecie. To jest ta sama rozgrywka, a wszyscy grają w tą samą grę, ale my już w to nie gramy, więc odsuwamy tą grę na bok i oni zostaną sami z tymi osobami, które tylko i wyłącznie będą chciały, które tylko i wyłącznie dalej będą im wierzyły, bo nie wiem, może ich dusze mają doświadczyć, nie wiem, dziwnych właśnie rzeczy, które będą się działy później. Więc, moi drodzy, nie pozwólmy się zastraszyć, nie pozwólmy się zniewolić. Działajmy mimo strachu, mimo lęku. Działajmy właśnie tak, abyśmy pokazali to swoje światełko, abyśmy pokazali, że się nie boimy, bo to tylko oni tym strachem mogą nam teraz coś zrobić. Nic więcej nie może się stać. Nikt cię do niczego nie namówi, nikt cię do niczego nie zmusi, jeżeli nie sam na to się nie zgodzisz. Masz wolną wolę, która jest po prostu no tutaj wielkim, jakby to powiedzieć, nie że narzędziem, ale twoją, jakby to powiedzieć, zarówno tarczą, jak i wiesz, wszystkim najlepszym, czym co mogłeś tutaj mogłaś dostać. Masz wybór. Nikt cię do niczego nie zmusi, tak? Jesteś wielowymiarową istotą, która przyszła tutaj, aby sobie doświadczyć paru rzeczy i przy okazji pomóc swoim bliźnim, braciom i tak dalej, tak? Braciom, siostrom. Więc, moi drodzy, na przykładzie tego, oni generują negatywne scenariusze, bo nic więcej nie zostało, a to my je zasilamy. Jeżeli coraz mniej ludzi będzie w to wierzyło, będzie zasilało te negatywne scenariusze, cała ta iluzja się rozpadnie po prostu w pył i wszyscy sobie będą żyli tak, jak będą chcieli, nie krzywdząc oczywiście innych. Ja to powtarzam na każdym filmiku, żeby ktoś tu nie mówił, że jakaś sielanka i tak dalej, i tak dalej. Każdy będzie robił te rzeczy, które będą dla niego dobre, dzięki nim będzie wzrastał i dzięki swoim, jakby to powiedzieć, swojej pracy w jakąś rzecz będziesz dawał wartość, na której będą mogli jeszcze inni później skorzystać, tak? I o to chodzi, moi drodzy. Jednoczmy się, wspierajmy tych dobrych. Zobaczcie, jeszcze raz powiem o tej Dodzie. Zobaczcie, kobieta powiedziała, może mieć obiekcje, jakie się chce, może mieć zdanie o tej pani, ale mówię odnośnie do zachowania, które powiedziała, że ona nie będzie grała żadnych koncertów, dopóki się nie uspokoi, bo nie chce uczestniczyć w tym cyrku. Brawo. I to chodzi, mówię, moje brawo jest odnośnie do tej postawy, tak? Do tej postawy, jak się zachowała, tak? Bo to jest szacun i nie każdy ma na tyle odwagi, na tyle, jakby to powiedzieć, jaj, żeby coś takiego zrobić, powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. A ta pani pokazuje, że no, nie jedne osoby jak gdzieś tam z mainstreamu mogłyby się od niej uczyć, a nie jakieś, wiecie, pajacowanie wiadomo za co i wiadomo po co. No mówię, szacunku i takich wartości wyższych za,
za kasę się niestety nie kupi, tak? Pozdrawiam wszystkich, dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie, mówię pozytywne, za wszystkie komentarze, za wszystkie wypowiedzi, za wszystkie, wiecie, jakieś tam wsparcia. Jest to dla mnie bardzo budujące, jest to dla mnie też bardzo miłe. Dzięki wielkie, więc jeżeli też jak ten filmik w jakikolwiek sposób gdzieś Ci pomógł, to udostępnij go, zrób coś dobrego i niech się niesie wieść, niech się dobre wieści niosą dalej. Pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie. Do zobaczenia, wspaniałego dnia. Pamiętaj, że każdy dzień zależy od Ciebie. Tak jak będziesz nastawiony Ty, tak będzie wyglądał Twój dzień. To w nas jest moc, to w nas jest cała energia do kreacji, tak? Nie mamy nieraz sytuacji na wszystkie, nie mamy wpływu na wszystkie sytuacje, które nas spotykają, ale mamy wpływ na to, jak na te sytuacje zareagujemy. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Dzięki wielkie.